Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Parę tysięcy Wałbrzyszan bawiło się podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce w Galerii Handlowej Wiktoria. Na gości czekały liczne pokazy artystyczne, licytacje, występy zespołów, a także prezentacje walk rycerskich. Impreza zakończyła się efektownym pokazem pirotechnicznym w akompaniamencie muzyki reggae. Już od godzin porannych w Wałbrzyskiej Galerii Wiktoria nie brakowało atrakcji. Goście centrum handlowego mieli okazję skorzystać z lodowiska ustawionego przed głównym wejściem do budynku, obejrzeć zabytkowe Oldsmobile, czy przyjrzeć się pracy strażaków oraz wziąć udział w nauce udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy chętni mogli stać się również honorowymi dawcami krwi oraz zdecydować się na kompleksowe badania. To EKG, to badanie poziomu cukru. Można było również oddać krew. W tym roku 31 osób oddało 15,5 litra krwi, za co bardzo serdecznie już teraz dziękuję. Na parterze centrum handlowego można było sprawdzić swoje siły za kierownicą dzięki specjalnemu symulatorowi bezpiecznej jazdy. Niespodziankę przygotowali również studenci kierunku kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Malowały zarówno dorosłych, ale przede wszystkim dzieci. To był taki chyba przebój i hit absolutny, bo kolejki były bardzo długie. Na piętrze Galerii Wiktoria odbywały się z kolei licytacje oraz pokazy artystyczne. Zaprezentowała się zarówno młodzież z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, jak i seniorzy z grupy Dawka Energii. Niezwykłe emocje wzbudził efektowny pokaz walk rycerskich, które w pełnym rynsztunku wykonywali członkowie Wałbrzyskiego Bractwa. Wojownicy w strojach okresu bitwy pod Grunwaldem i wojen husyckich prezentowali potyczki z użyciem broni krótkiej i długiej. Trenujemy przynajmniej raz w tygodniu grupowo, każdy tam stara się indywidualnie. No, nie ma amatorów. Pomimo zimowej aury, gorąca atmosfera panowała również przed Galerią Wiktoria, gdzie można było zjeść ciepły posiłek prosto z kuchni polowej oraz rozgrzać się przy dźwiękach muzyki. Hej, wszystkie łapy w górę! Wałbrzych, jesteście tutaj! Na scenie zaprezentował się zespół Wrzask, Piotr Rolnik-Gaczyński oraz gwiazda wieczoru grupa Wawa Muffin. To właśnie przy dźwiękach reggae oraz pokazem pirotechnicznym, czyli tradycyjnym światełkiem do nieba, zakończył się wałbrzyski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobra wiadomość dla osób, które nie mają uregulowanych składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Dzięki tzw. ustawie abolicyjnej zainicjowanej przez poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką możliwe będzie umorzenie niezapłaconych składek przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Powstały te zaległości bardzo często z tytułu niespójności przepisów i też z tytułu tego, że niektóre przepisy jak gdyby wykluczały inne przepisy, czy można było skorzystać z lepszych przepisów dla siebie. Nie zawsze ZUS się zgadzał, albo bardzo często się nie zgadzał, zresztą po czasie z taką interpretacją żądał zwrotu niedopłaconego ZUS-u.